Dzień dobry Państwu, witam 19 maja ze studia telewizji Imperium w Gliwicach. W dzisiejszych wiadomościach akt oskarżenia ze zbrodnie sprzed lat. Miasto nagrodziło naszych sportowców, a także brutalny rozbój na ulicy Dąbrowskiego. Agnieszka Chlewicka-Bac, zapraszam do oglądania. Wczoraj miasto Gliwice podpisało umowę z firmą zarządzającą elektronicznym systemem poboru opłat Viatol. Na jej mocy możliwe będzie przekazanie gliwiczanom 10 tysięcy urządzeń Via Auto, umożliwiających przejazd przez bramki autostrady A4 bez konieczności zatrzymywania się i pobierania biletu. Posiadacze urządzeń mogą ponadto korzystać ze specjalnych bramek, na których czas oczekiwania jest znacznie krótszy. Urządzenia wydawane są od dziś na specjalnym stanowisku w holu Urzędu Miejskiego. Otrzymać mogą je wyłącznie osoby pełnoletnie zameldowane na stałe w Gliwicach. Do ich prawidłowego działania wymagana jest również wpłata aktywacyjna w wysokości 20 zł. Zalecamy pośpiech, gdyż urządzeń z pewnością nie wystarczy dla wszystkich chętnych. Prokuratura Okręgowa w Gliwicach skierowała do sądu akt oskarżenia w sprawie zabójstwa w Gliwicach małżeństwa Doroty i Zbigniewa S. Na ławie oskarżonych zasiądą Roman C., Wladimir A. i Piotr S. Dodatkowo dwaj członkowie grupy, Tobiasz W. i Bogdan G., usłyszą zarzut porwania ze szczególnym udręczeniem. Do uprowadzenia doszło we wrześniu 2001 roku. Małżeństwo prowadziło obiekt gastronomiczny na terenie Stadionu Piasta. Podejrzani porwali ofiary z mieszkania przy ulicy Okrzei i przetrzymywali je w studzience kanalizacyjnej w okolicy kanału Gliwickiego. Motywem porwania był rzekomy dług zaciągnięty u jednego z oskarżonych. Po kilku dniach sprawcy zamordowali małżonków, a ciała zakopali na terenie piaskowni. Powiązanie podejrzanych ze sprawą możliwe było dzięki ponownej analizie śladów biologicznych i dopasowaniu profilu DNA sprawców do odsiadujących wyrok za głośne zabójstwo Małgorzaty i Piotra S., do którego doszło w lutym 2005 roku. W kinie Amok odbyła się gala, na której miasto uhonorowało wyróżniających się zawodników i trenerów sportowych. W imieniu prezydenta Gliwic nagrody wręczył wiceprezydent Andrzej Tomala. Wśród nagrodzonych znaleźli się przedstawiciele wielu dyscyplin sportowych, w których prym wiedli judocy, kickbokserzy i reprezentanci brazylijskiego jiu-jitsu. Nie zabrakło także szermierzy, lekkoatletów, hokeistów na trawie i zawodników curling. Pamiątkowe dyplomy i nagrody finansowe otrzymało łącznie 73 zawodników reprezentujących 20 dyscyplin sportowych. Policja poszukuje sprawcy napadu, do którego doszło we wtorkowe popołudnie przy ulicy Dąbrowskiego. Napastnik steroryzował ekspedientkę za pomocą noża, po czym ukradł z szuflady 200 zł. Całe zdarzenie zostało uwiecznione na kamerach sklepowego monitoringu. Obraz jest wyraźny w wysokiej rozdzielczości. Wydaje się więc, że rozpoznanie sprawcy jest tylko kwestią czasu. Osoby, które rozpoznają napastnika, proszone są o kontakt pod numerem alarmowym 112 lub 997. Kontaktować można się także mailowo oraz za pośrednictwem standardowych numerów telefonicznych Gliwickiej Komendy, które podajemy u dołu ekranu. To już wszystko, co przygotowaliśmy dziś dla Państwa. Zapraszam do oglądania nas na stronie tvimperium.pl oraz odwiedzania naszego Facebooka, Instagrama oraz kanału na YouTubie. Zapraszam na ciepłą prognozę pogody na piątek. Tymczasem dziękuję za uwagę i życzę dobrego popołudnia.